Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym postaram się Wam pokazać, jak fajnie można wykorzystać w tej nowej promocji tęczę. Tutaj mamy właśnie wykorzystaną już poniekąd. Ja sobie mamy 12 kluczy wielolowych. Ja mam w tym momencie. Czy dużo, czy mało? No, tak średnio. A nawiązując do tego, klucze wielolinowe mi tylko jeden konik po obudzeniu dał, także to jest bardzo rzadkie w tej promocji. Można, niektórzy gracze dają klucze wielolinowe na swoich ufach, także możecie zdobyć. Ja raczej tego nie robię z tego względu, że mam za mało czasu troszeczkę na grę. No dobra, zobaczcie, prędkość mam tutaj dzisiaj tęczę. Ja sobie pozwolę zrobić coś takiego z tego względu, że szkoda mi tego bonusu. Jeszcze jedna sprawa. Dobrze, to muszę brać pod uwagę takie rzeczy. Widzicie, staram się jak najwięcej mu dać energii i jak najwięcej tutaj żeby mi o tu szedł. No widzicie, to jest drugi przypadek, kiedy mi się udało. Tak mniej więcej trzeba wykorzystywać te punkty dorastania w postaci kluczy wiolinowych. No, te koniki już powinniście wszyscy mieć, czyli country i tam chyba, no te dwa pierwsze, w sumie trzy koniki. Tutaj, dlaczego od tego zacząłem? Dlatego, że tutaj od razu też dostaniemy bonus odnośnie ilości lat, prawda? Tu dostaniemy mieszankę i tak dalej. Te wszystkie nam się zaczynają. Grupować te punkty. No dobra. Tu już mamy. Z tego względu, że chcę wykorzystać ten bonus tęczy. Odświeżmy. Coś. Aha. Jest już zrobiony tutaj do maksa. Tak. No to spróbujmy tego zrobić. Niebezpiecznie, no niestety nie da rady. Tutaj dalej. Troszkę źle obliczyłem sobie, ale no czasem i mnie się zdarza. Dobrze, tutaj sobie mniej więcej wiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, żeby zdobyć bodajże tam jest to metal, żeby zdobyć ten bonus odnośnie zrobienia całej umiejętności. Przy tęczy macie tutaj podwojone punkty odnośnie prędkości. A widzicie. Dobrze. Nie jest zrobione. Chodzi mi przede wszystkim o to, żeby ten bonus wykorzystać, bo to nam ułatwi później zdobywanie innych koników. Owszem, zdecydowałem się troszkę o jeszcze hip hop,
Troszkę tak za późno na to. Bo już jest bardzo późna godzina, ale. No, następny. Niemożliwe. Niespodzianka, nie? Ale to jest właśnie taka gierka, że czasem zaskakuje. I tyle. Chodzi mi o to, że po prostu trzeba już zacząć, jak wam pokazywałem, jak już osiągniemy pewien poziom tych odblokowanych koników, to wtedy używamy kluczy wiolinowych. No w tym momencie opłaca nam się troszeczkę bardziej ich użycie, z tego względu, że będziemy mieli później więcej koników do obrabiania, więcej nam się tych koników uda zrobić. Ach, znowu nie spojrzałem. No dobra. Widzicie, no to tak jak się na szybko robi. Się nie patrzę. Ja jestem bardzo oszczędny w tych promocjach. Po prostu nie lubię przepłacać, a to taka właśnie moja wada, zaleta handlowca. Całe życie się w handlu obracałem, więc no już tutaj trzeba wykorzystać to. No widzicie, tak to się po prostu robi. Zaraz spojrzymy, ile nam zostało jeszcze punktów do wykorzystania. Oj, coś tutaj nam się nie podoba. Zobaczmy. Ta rada jeszcze. Dobra. Tak wam mówiłem. Przede wszystkim chodzi o to, żeby te koniki miały przynajmniej 20% tutaj życia. I wtedy możemy coś tutaj więcej. Czas nie ma tu znaczenia. A zobaczmy, jak tam z metalem chodzi, stoimy. Jeszcze trochę nam brakuje. Nawet 50% nie mamy. No bo mamy mało koni. Tutaj ile nam brakuje? Nam brakuje jeszcze po 5, czyli nam brakuje 40, czyli brakuje nam 8, czyli w momencie, jakbyśmy wykorzystali być może te koniki, zobaczmy, ile by nam tutaj to. Dobra. Zróbmy jeszcze. Zauważcie, że wykorzystuję tylko i wyłącznie te klucze wiolinowe, które dostałem. I tylko z nich korzystam. Z tego względu, że to jest, tak jak mówię, to jest wersja oszczędnościowa. I robimy tak, żeby wam pokazać, jak można na tej opcji jeszcze zaoszczędzić. Już mamy 3 zrobione, więc puszczamy na zawody. No raz zawody tylko. No tak to wygląda. No proszę o lajki, proszę o subskrypcję. Później będzie następny filmik odnośnie, jak nam się udało po prostu to zrobić. Na razie mamy 3 koniki.